Co roku w Polsce dochodzi niestety do około 200 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych, z czego dla części osób kończą się one tragicznie. Samochód osobowy wraz z człowiekiem znajdującym się w środku ma niewielkie szanse w zderzeniu z pociągiem. Żeby Wam to zobrazować, dzisiaj porozmawiamy o siłach, z jakimi mamy do czynienia przy takiej kolizji. Zanim do tego przejdziemy, spójrzmy na siłę, z którą mamy styczność najczęściej, a dokładniej cały czas. Mowa o sile ciężkości. Jako że mamy masę i Ziemia ma masę, to dzięki grawitacji oddziałujemy na siebie wzajemnie, czyli przyciągamy się nawzajem z pewną siłą. Możemy zmierzyć tę siłę przy pomocy wagi, na przykład łazienkowej. Oczywiście waga mierzy, jak mocno coś na nią naciska, a więc siłę wyrażoną w newtonach. A wynik podaje w kilogramach, czyli jednostkach masy. W tym miejscu wiele osób może poczuć się zdezorientowanych. O co chodzi? Masa jest cechą obiektu. Czy na Ziemi, czy w przestrzeni kosmicznej, czy na powierzchni innej planety, obiekt, który ma masę np. 1 kg, zawsze będzie miał masę 1 kg. Ale ziemska waga łazienkowa zabrana na Księżyc pokaże już co innego. Dlaczego? W języku potocznym powszechnie, ale błędnie, mówi się zamiennie o masie i ciężarze. Masa to, jak powiedzieliśmy, cecha obiektu, a ciężar to siła, z jaką jest on przyciągany przez ciało niebieskie. W pobliżu powierzchni Ziemi 1 kg jest wszędzie przyciągany z siłą około 10 N. Pozwala nam to wyskalować wagi tak, żeby zamiast podawać wynik 100 N podawały 10 kg. Przy tej okazji trzeba wspomnieć o wzajemności oddziaływań. Otóż skoro Ziemia przyciąga mnie z dokładnie taką samą siłą, z jaką ja przyciągam Ziemię, to za pomocą wagi możemy stwierdzić, że ważę 41 kg na Ziemi, a Ziemia waży na mnie 41 kg. Masy mamy różne, ale siła, z jaką się przyciągamy, jest jedna i taka sama. Wynika to z trzeciej zasady dynamiki Newtona, zwanej też czasem prawem akcji i reakcji. Jest to jedna z zasad potrzebnych do zrozumienia, co się dzieje podczas zderzenia. Czujemy nasz ciężar, siłę, z jaką naciskamy na podłogę, ponieważ podłoga naciska na nas taką samą siłą, tylko przeciwnie skierowaną. Czujemy to na pupie, gdy siedzimy, lub na stopach, gdy stoimy. Ale dlaczego po na przykład podskoku to my spadamy na Ziemię, a nie Ziemia na nas? O tym decyduje druga zasada dynamiki Newtona. Im większą masę ma jakiś obiekt, tym większą siłą trzeba na niego działać, żeby wprawić go w ruch. Moja masa jest mikroskopijna przy ogromnej masie Ziemi, niemal 6 milionów miliardów miliardów kilogramów. Mną jest więc łatwiej poruszyć niż Ziemią. Jeśli lekko podskoczymy na wadze, to zobaczymy, że wskazania tarczy są różne. Stojąc nieruchomo na wadze, naciskamy na nią z siłą równą ciężarowi swojego ciała. Wtedy jej wskazania są poprawne. Podczas wybicia naciskamy na wagę mocniej, by nadać swojej masie przyspieszenie. Podczas lądowania naciskamy na wagę mocniej, by wyhamować swoje ciało. Zarówno do rozpędzenia, jak i zatrzymania jakiejś masy potrzebna jest siła. Przyspieszanie i hamowanie to dwie strony tego samego medalu. Żeby skoczyć, musimy dosłownie pokonać siłę ziemskiego ciążenia, nadać swojemu ciału prędkość w krótkim czasie. Przy lądowaniu tą prędkość trzeba gwałtownie zmniejszyć do zera. Im dłużej przyspieszamy i im dłużej hamujemy, tym mniejszych wartości sił doświadczamy. Dlatego parkurowcy po skoku robią przewrót lub uginają kolana, aby rozłożyć upadek w czasie, lub inaczej możemy powiedzieć, dać ciału dłuższą drogę hamowania. W ten sposób zmniejszają maksymalne siły, których doświadczają, a uderzenie o powierzchnię jest mniej odczuwalne. Ten chwilowy wzrost ciężaru, odczuwany przez nasze ciało, nazywany jest przeciążeniem. Nasze ciała słabo znoszą duże przyspieszenia lub spowolnienia w krótkim czasie. Przypomnijcie sobie chociażby przejażdżkę na rollercoasterze. Standardowa dozwolona prędkość samochodu w mieście, czyli 50 km na godzinę, to niemal 14 metrów na sekundę. Podczas zderzenia samochód o masie nawet ponad 1000 kg i pasażerowie o masach 10 kg muszą w ułamkach sekund wytracić tę prędkość. Powoduje to powstanie olbrzymich sił działających na konstrukcję samochodu i na pasażerów. Przy zderzeniach czołowych energia uderzenia w dużej mierze jest pochłaniana przez zgniatające się auto. Odkształcane elementy pojazdu stopniowo wyhamowują prędkość, wydłużając czas trwania zderzenia, tym samym zmniejszając działające siły w danej chwili i zwiększając nasze szanse na wyjście cało z kolizji.
Niestety, w przypadku, gdy samochód wjeżdża pod pociąg, zazwyczaj dochodzi do zderzenia bocznego. Pasażerów nie chroni przód lub tył auta. Pamiętacie jeszcze, co mówiliśmy o masach i siłach? Masa przeciętnego samochodu osobowego to około 1000 kg, a masa pociągu towarowego może wynosić 3, 4 lub nawet więcej tysięcy ton, czyli 3 lub 4 miliony kilogramów, poruszające się z prędkością liczoną w dziesiątkach kilometrów na godzinę. Do jej zatrzymania potrzeba kolosalnych sił, co oznacza, że i one mogą oddziaływać na inne obiekty z kolosalnymi siłami. Kiedy przed rozpędzonym pociągiem stanie na torach auto, maszyniści wdrażają procedurę awaryjnego hamowania. Jednak na ogół nie jest ona w stanie zapobiec zderzeniu. Droga hamowania pociągu pasażerskiego ważącego 500 ton, jadącego z prędkością 160 km na godzinę, wynosi mniej więcej tyle, co długość 13 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Biorąc pod uwagę odległość i to, że linia kolejowa nie zawsze jest linią prostą, nawet natychmiastowa reakcja maszynisty w przypadku zauważenia pojazdu blokującego przejazd daje nikłą szansę na wyhamowanie przed przeszkodą. Generalnie przyjmuje się, że upadek z wysokości większej niż 30 metrów jest śmiertelny. Jeśli pociąg uderzyłby w nas bezpośrednio z prędkością 120 km na godzinę, odczulibyśmy takie przeciążenie jak przy upadku z 70 metrów. Jeżeli prędkość wynosiłaby 160 km na godzinę, przeciążenie byłoby zbliżone do upadku z wysokości 100 metrów. Oczywiście w takim porównaniu nie upadlibyśmy na ziemię, tylko na czoło stalowej lokomotywy. W sytuacji, jeśli z jakichś względów utknęliśmy między rogatkami, nie liczmy na to, że maszynista zdąży zatrzymać pociąg. Nie liczmy też na to, że zmieścimy się między rogatkami i pociąg przejedzie obok. Pociągi są szersze od rozstawu szyn o ponad pół metra z każdej strony. Jest to szczególnie ważne dla pieszych i rowerzystów. Jak najszybciej opuśćmy tory. Jeśli trzeba, staranujmy rogatkę. Wystarczy do tego niewielka siła, ponieważ rogatki zostały tak skonstruowane, żeby łatwo złamać się w konkretnym, zaprojektowanym do tego miejscu, nie niszcząc samochodu. Jeżeli auto popsuło się i nie chce ruszyć, powinniście jak najszybciej z niego wysiąść, zabierając ze sobą wszystkich współpasażerów i odejść dalej w bezpieczne miejsce. O przeszkodzie na przejeździe szybko powiadomcie służby ratunkowe, wybierając numer 112. Operatorowi podajcie 9-cyfrowy kod żółtej naklejki umieszczonej na wewnętrznej stronie napędu rogatkowego lub na krzyżu Świętego Andrzeja. Kod żółtej naklejki pozwala na szybkie ustalenie, o który przejazd kolejowo-drogowy dokładnie chodzi. W ten sposób o niebezpieczeństwie szybko dowiadują się maszyniści, którzy mieli przejeżdżać przez blokowany odcinek, po czym prowadzą w wolniejszym tempie tak, aby dało się wyhamować pociąg lub całkowicie się zatrzymują do chwili poradzenia sobie z blokadą. Dodatkowo warto mieć na uwadze parę rzeczy. Pociągi towarowe nie jeżdżą o stałych porach, a rozkłady jazdy pociągów pasażerskich ulegają zmianie. Dlatego niezależnie, czy przejeżdżacie o konkretnej porze przez jakąś drogę stale od wielu lat i jak dotąd nie widzieliście pociągu, zawsze powinniście się go spodziewać na każdym skrzyżowaniu drogi z linią kolejową i zachować czujność. Dzisiejsze pociągi są cichsze niż te, które możecie pamiętać z przeszłości, a wiele z nich podczas jazdy nie wytwarza charakterystycznego stukotu. Do tego, ze względu na gabaryty pociągów, możecie ulec złudzeniu, że poruszają się wolniej niż w rzeczywistości. Jednak cichy i szybki pociąg może zjawić się znienacka. Po więcej wskazówek i dawkę wiedzy, jak zachować się bezpiecznie na przejściach i przejazdach kolejowo-drogowych, wejdźcie na stronę bezpieczny-przejazd.pl. Tam znajdziecie również aplikacje mobilne. W jednej z nich będziecie mogli łatwo zgłosić usterkę na przejeździe, a w dwóch pozostałych, grając w gry, nauczycie się przydatnych informacji na drodze i je utrwalicie. Bądźcie bezpieczni nie tylko na przejazdach kolejowo-drogowych. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!